Witam serdecznie, mam na imię Agnieszka, jestem diagnostą laboratoryjnym i chciałabym zaprezentować Państwu odcinek 29 dotyczący sodu. Chciałabym w tym odcinku przedstawić podstawowe informacje dotyczące sodu, przyczyny hipo i hipernatremii oraz wspomnieć o oznaczeniu sodu w moczu. Nikogo nie dziwi, że sód jest łatwo rozpuszczalnym związkiem. Wystarczy wrzucić łyżeczkę soli do szklanki z wodą, zamieszać i o, nie ma soli. Sól chemicznie to NaCl, czyli chlorek sodu. Zatem sód chemicznie ma symbol Na. Sód jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym nerwów i mięśni. Należy do elektrolitów i jest dodatnio naładowanym jonem. Współdziała z innymi elektrolitami, potasem, chlorkiem i jonem wodorowęglanowym w regulacji objętości płynów w organizmie. Sód jest obecny we wszystkich płynach organizmu, ale w największych ilościach występuje w płynie zewnątrzkomórkowym, w tym w osoczu krwi i zapewnia utrzymanie prawidłowej objętości wody w organizmie. Stężenie sodu w płynie zewnątrzkomórkowym i całkowita objętość wody w organizmie są regulowane przez nerki. Sód dostarczany jest w diecie w formie soli kuchennej i w pewnych ilościach we wszystkich pokarmach. Większość osób przyjmuje w diecie wystarczająco dużo sodu. Organizm zużywa potrzebną ilość, a nadmiar jest wydalany przez nerki z moczem, tak aby utrzymać stężenie sodu w bardzo wąskich granicach. Organizm reguluje stężenie sodu we krwi poprzez następujące mechanizmy. Wytwarzanie hormonów, które mogą zwiększać lub zmniejszać wydalanie sodu z moczem. Wytwarzanie hormonu, który zapobiega utracie wody. A także poprzez kontrolę pragnienia. Nawet 1% wzrost stężenia sodu we krwi sprawia, że czujemy pragnienie i pijemy wodę, co pozwala obniżyć stężenie sodu do wartości prawidłowych. Nieprawidłowy poziom sodu we krwi zwykle wiąże się z zaburzeniem któregoś z wymienionych mechanizmów regulacyjnych. Kiedy stężenie sodu we krwi zmienia się, ilość wody w organizmie także ulega zmianie, co może prowadzić do odwodnienia lub powstawania obrzęków, szczególnie nóg. Badanie stężenia sodu we krwi jest wykorzystywane do rozpoznania hiponatremii, niskiego stężenia sodu, lub hipernatremii, wysokiego stężenia sodu. Równocześnie badanie innych elektrolitów pozwala ocenić, czy nie występuje zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej. Badanie sodu można zlecić, aby sprawdzić, czy choroba lub zaburzenie dotyczące mózgu, płuc, wątroby, serca, nerek, tarczycy lub nadnerczy wynika z nadmiaru lub niedoboru sodu. U pacjentów z zaburzeniem równowagi elektrolitowej badanie stężenia sodu we krwi może być regularnie powtarzane w celu oceny skuteczności leczenia. Wykonuje się je także w kontroli terapii lekami, które wpływają na poziom sodu, a także u pacjentów otrzymujących dożylnie płyny albo kiedy istnieje ryzyko odwodnienia. Stężenie sodu w moczu powinno zawsze być oceniane w odniesieniu do stężenia sodu we krwi. Sód w moczu może zmieniać się razem ze stężeniem we krwi albo przeciwnie do niego. Stężenie sodu w moczu zwykle oznacza się u pacjentów, którzy mają nieprawidłowe jego stężenie we krwi. Aby określić, czy zaburzenie wynika z nadmiernej podaży, czy też z utraty zbyt dużych jego ilości. Oznaczenie sodu w moczu pozwala też sprawdzić, czy osoba z nadciśnieniem tętniczym spożywa zbyt dużo tego pierwiastka. Często sód w moczu bada się u pacjentów z nieprawidłową funkcją nerek, co pomaga w rozpoznaniu przyczyny choroby i w ustaleniu odpowiedniego leczenia. Badanie stężenia sodu we krwi wchodzi w skład podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych u większości pacjentów. Badanie sodu we krwi można też zlecić, kiedy pacjent wykazuje objawy hiponatremii, takie jak osłabienie, dezorientacja, apatia albo objawy hipernatremii,
np. pragnienie, zmniejszone wydalanie moczu, skurcze mięśni lub rozdrażnienie. SUD oznacza się w monitorowaniu przebiegu niektórych chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, ale również gdy występuje zbyt niskie ciśnienie tętnicze. Hiponatremia rzadko jest powodowana niedoborem sodu w diecie lub niedostateczną jego podażą w płynach dożylnych. Zwykle wynika z utraty sodu, np. w związku z chorobą Addisona, biegunką, nadmiernym poceniem się. W niektórych przypadkach hiponatremia może być spowodowana nadmiarem wody, piciem zbyt dużych ilości wody, niewydolnością serca lub zespołem nerczycowym. W niektórych chorobach, szczególnie dotyczących mózgu, płuc, wielu chorobach nowotworowych lub w związku z niektórymi lekami, nieprawidłowo wydzielany jest hormon antydiuretyczny, co powoduje zatrzymanie wody. Wysokie stężenie sodu we krwi, zwane hipernatremią, prawie zawsze powodowane jest nadmierną utratą wody, która nie jest zrównoważona zwiększonym przyjmowaniem płynów. W rzadkich przypadkach hipernatremia może być spowodowana zespołem Cushinga lub niedostateczną produkcją lub działaniem hormonu antydiuretycznego. Leki różnie mogą wpływać na stężenie sodu. Wzrost tego stężenia w osoczu mogą powodować np. leki przeczyszczające, antybiotyki czy doustne środki antykoncepcyjne. Spadek natomiast może być spowodowany przyjmowaniem leków moczopędnych, heparyny czy antydepresantów. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy ograniczyć spożycie sodu do 2 g dziennie, soli natomiast do 5 g na dobę. Przy czym warto tutaj przedstawić matematyczne podstawy, z których wynika, że 1 g sodu odpowiada około 2,5 g soli. Niektóre amerykańskie instytucje zalecają zdecydowanie mniejsze dawki konsumpcji soli oraz sodu w diecie, powołując się na pozytywne skutki wynikające z ograniczenia spożycia soli. Przeciętna dieta dostarcza dostatecznych ilości soli, ale trzeba zwrócić uwagę, aby nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Dużo soli zawierają zwykle produkty przetworzone i dania gotowe, zwłaszcza typu fast food. U osób z nadciśnieniem tętniczym zmniejszenie podaży soli w diecie przynosi znaczące korzyści zdrowotne. Natomiast u osób bez nadciśnienia tętniczego stosowanie zdrowej diety z obniżoną zawartością sodu może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej w przyszłości. Potrzeba solenia potraw jest nabyta. Zmysł smaku dostosowuje się stopniowo do zmniejszonej podaży soli, więc odczuwana zmiana smaku potraw jest tylko przejściowa. Skoro sól można odstawić, to czy można również zmniejszyć podaż potasu? Zdecydowanie dowiesz się tego w następnym odcinku. Serdecznie zapraszam do oglądania. Do usłyszenia.